Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jerozalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Das Besudeln der Kleider. Te splamione szaty. Die Bedeutung ist, sich im Zeugnis für Christus mit der Welt zu verbinden. Z pewnością możemy znaczenie tego określenia połączyć z tym połączeniem się chrześcijan ze światem. Es gibt ein treffendes alttestamentliches Beispiel. Istnieje bardzo trafny starotestamentowy przykład w tym zakresie. Es ist Lot in Sodom. A mianowicie Lot zamieszkujący w Sodomie. Er hatte noch gezeugt für Gott. On tam jeszcze świadczył dla Boga. Aber er hat sich mit der Welt und der Macht der Welt verbunden. Ale on połączył się tam ze światem i z władzą tego świata. Er saß im Tore von Sodom. I zasiadał w radzie miasta, w bramie miasta. Und diese Verbindung mit der Welt im Zeugnis. A to połączenie się ze światem ruiniert das Zeugnis. Może zrujnować całe świadectwo. Das ist das Bild des besudelten Kleides. To właśnie obrazuje ten obraz tych skalanych szat. Aber es gibt einige wenige, ale byli wśród nich tacy, których była niewielka liczba. Unser Bruder hat eben auf sie hingewiesen. Przed chwilą nasz brat na nich wskazał. Es sind die Treuen in Sardes.
to byli ci, którzy byli wiernymi w tym w Sardes. Sie haben sich nicht verbunden mit der Welt im christlichen Zeugnis. Oni nie połączyli się ze światem w swoim świadectwie chrześcijańskim. Sie haben nicht sich geschützt mit der Macht der Welt in ihrem Zeugnis, in ihrem Leben. Oni nie szukali schronienia u władców tego świata, aby schronić się łącznie ze swoim świadectwem, ze swoją wiarą u nich. Und der Herr gibt ihnen vier Belohnungen, wenn ich so sagen kann. A Pan darował im cztery rodzaje wynagrodzenia. Und sie liegen in der Zukunft. A one sięgają daleko na przyszłość. Erstens wird er zeigen, dass sie etwas gezeigt haben vom vollkommenen Wandel unseres Herrn Jesus. Po pierwsze, oni będą cośkolwiek też sobą pokazywać z tego doskonałego pielgrzymowania Pana Jezusa. Das ist das erste am Ende von Vers 4. To jest pierwsza rzecz, którą mamy zapisaną pod koniec czwartego wiersza. Und der Schwerpunkt liegt dort auf diesen zwei Wörtchen mit mir. A cały nacisk jest położony tutaj na te dwa słówka ze mną. Mit mir eingehen in weißen Kleidern. Ze mną wejdą w białych szatach. Es wird in Herrlichkeit sichtbar, dass sie die Schmach Christi getragen haben. Tam w górze w chwale będzie to widoczne, że oni te pohańbienie Chrystusowe na sobie nieśli. Und nicht Ehre von der Welt genommen haben. A nie przyjęli chwały ze strony świata. Als unser Heiland auf Erden war, gdy nasz Zbawiciel był na ziemi, da hat er Menschen gesagt, ihr nehmt Ehre von den Menschen. To powiedział do ludzi, wy przyjmujecie chwałę od innych ludzi. Er selbst nahm nicht Ehre von den Menschen. A on sam nie przyjmował chwały od ludzi. Ist das nicht eine starke Ermunterung für uns? Czyż to nie jest bardzo mocne pocieszenie dla nas? Wenn in Zukunft in Herrlichkeit gesehen wird, gdy ta przyszłość w chwale jest teraz oglądana, diese Schwester, dieser Bruder hat etwas gezeigt vom Wandel des Herrn Jesus. Że ten brat albo ta siostra objawiła coś z tego prawdziwego pielgrzymowania z Chrystusem. Das zweite, sie werden bekleidet mit weißen Kleidern. A drugą rzeczą jest to, że będą przyodziani w białe szaty. Es wird in Ewigkeit gesehen, dass sie sich nicht mit der Welt verbunden haben. Po całą wieczność będzie to widoczne, że oni się nie połączyli ze światem. Dann kommt die dritte Auszeichnung. I trzecie odznaczenie tutaj jest wymienione. Und es ist die schwierigste zum Erklären. I ona jest najtrudniejsze do wyjaśnienia. Ich weiß nicht, ob es mir ein wenig gelingt. Nie wiem, czy mi się chociaż trochę uda. Wir müssen uns daran erinnern, dass in den Sendschreiben das Bekenntnis vorrangig ist. My musimy sobie najpierw o tym przypomnieć, że tutaj w tych wszystkich listach do zborów wyznanie musi stać na pierwszym miejscu. Und dieses Buch des Lebens, das wir hier vor uns haben, a ta Księga Żywota, którą mamy tutaj przed sobą, das ist das Buch des Bekenntnisses. To jest ta Księga Wyznania. Jeder, der sich in irgendeiner Weise zum Christentum bekennt, każdy człowiek, który w jakikolwiek sposób przyznaje się do chrześcijaństwa, wird in dieses Buch eingetragen. On zostanie zapisany do tej księgi. Ob sein Bekenntnis echt ist oder nicht. I to niezależnie od tego, czy jego wyznanie jest szczere, czy nie. Das heißt, ob er bekehrt ist oder nicht. A konkretnie mówiąc, to znaczy, czy on jest nawrócony, czy nie. Tausende von Menschen empfangen die christliche Taufe. Tysiące ludzi otrzymuje chrzest chrześcijański.
werden in Kirchenregistern eingetragen. Zostają zapisani do rejestrów kościelnych. Und sie haben dadurch ein christliches Bekenntnis. I oni przez to otrzymują chrześcijańskie wyznanie. Aber wenn sie sich nicht bekehrt haben, ist dieses Bekenntnis nicht echt. Ale jeżeli w swoim życiu się prawdziwie nie nawrócą, to to wyznanie chrześcijańskie nie jest szczere, prawdziwe. Aber dieses Bekenntnis dieser Treuen ist echt. Ale jeżeli to wyznanie tych wiernych jest teraz uznane jako prawdziwe, und darum wird ihr Name nicht ausgelöscht aus dem Buch des Lebens dieses Bekenntnisses. To ich imię nie będzie wymazane z tej księgi żywota i tego wyznania. Das dritte ist die Anerkennung der Echtheit ihres Bekenntnisses. Najważniejsze jest stwierdzenie prawdziwości ich wyznania. Und das vierte ist noch etwas ganz Besonderes. A czwarta rzecz jest jeszcze szczególnego rodzaju. Er wird ihren Namen bekennen vor seinem Vater und vor seinen Engeln. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Wiersz piąty. Das ist eine ganz besondere Anerkennung. To jest już szczególnego rodzaju wyróżnienie. Die er denen gibt, die sich in ihrem Bekenntnis nicht mit der Welt verbunden haben. Bo wśród tych, którzy w swoim wyznaniu nie zjednoczyli się ze światem, er wird ihren Namen als besonders nennen vor dem Vater. Das ist sehr schön. Czytamy o nich, że ich imię będzie wyznane przed Ojcem. Es gibt im Propheten Malachi etwas sehr ähnliches von Treuen des Überrestes. W księdze proroka Malachiasza jest coś podobnego opisane w stosunku do tej wiernej resztki pochodzącej z ludu izraelskiego. Ich habe jetzt das Alte Testament hier nicht dabei. Nie mam teraz w ręce Starego Testamentu. Aber dort sagt, ale Bóg tam mówi: Gott, ihr werdet mir ein Sondereigentum sein. Ale wy będziecie szczególną moją własnością. Ein besonderer Schatz. Szczególnego rodzaju skarbem. I werdet eine besondere Anerkennung bekommen. I otrzymacie szczególnego rodzaju wyróżnienie. Und das ist das vierte, was wir hier haben. I to jest czwarta rzecz, którą tu oglądamy. Diese besondere Auszeichnung, versteht man das? To tego te szczególnego rodzaju wyróżnienie. Aus dem Munde dessen, der für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Płynące z ust tego, który za nas na krzyżu Golgoty umarł.